Siemano, siemano. No i co? Kolejny rok za nami. 7 kwietnia, więc urodziny kanału 24 Bity. Tym razem akurat trzecie. No i pomyślałem, że jest to idealna okazja do tego, aby obejrzeć mój pierwszy beatmaking, który był nagrany dokładnie 10 lat temu. Z różnicą jednak dosłownie kilku dni, co również jest niesamowite, że tak samo w kwietniu był wrzucony, więc ciekawy zbieg okoliczności. Jest to naprawdę wyjątkowy film dla mnie, ponieważ po pierwsze, no jest to coś, co bardzo chciałem robić. Chciałem właśnie nagrywać tego typu beatmakingi i wtedy wzorowałem się głównie na Boondocku. To jest taki chyba amerykański producent i naprawdę bardzo mi się podobał jego film i chciałem właśnie coś podobnego robić. Więc można pewną inspirację tam dojrzeć. No i dodatkowo to pamiętam, chyba była taka pierwsza rzecz, która miała jakoś tak, nie wiem, więcej wyświetleń, większy jakiś taki rozgłos. Jakoś tak dużo osób zaczęło się do mnie odzywać, więc no to było coś takiego w pewnym sensie przełomowego w moim życiu. Choć oczywiście nie są to jakieś duże liczby wyświetleń tego kanału, ale wtedy, na tamten czas, dla mnie, no to było naprawdę dużo. No i przede wszystkim fajne dla mnie było to, jak dużo odzewu od różnych obcych osób dostawałem. No i tak samo właśnie różne propozycje różnych prac się dzięki temu pojawiały. Więc no był to na pewno jakiś taki przełomowy moment w moim życiu. I tak samo był przełomowy on dla tego kanału, ponieważ w tym właśnie roku, w którym był wypuszczony tamten film, powstał w ogóle pomysł na 24 bity, tak więc widzicie, jak długo z tym w ogóle zwlekałem. I ten film był tak naprawdę w pewnym sensie nawet czymś takim początkowym, taką podwaliną właśnie w ogóle pod to wszystko. Tak więc no, trochę już to trwa. Tak więc, 3 lata kanału już za nami, przejdźmy do oglądania. No to zobaczmy, co tam nagrałem. Ten film był wrzucony dokładnie 19 kwietnia w 2012 roku, więc no prawie idealnie 10 lat, więc no zobaczymy, jak to się zmieniło. Ładnie tytuł na początek. Zobaczmy, co tam będzie grało. Siema, to NeedyBeat, witam wszystkich na moim pierwszym beatmaking wideo. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobiłem beat za Shorter'a, skróta z Warszawy. Beat będzie samplowany, będzie odgrany tylko bas przy użyciu instrumentu OST, więc to tyle, do dzieła. Jaki ziomek. Jak widzicie, wtedy jeszcze nie skumałem, że dźwięk można podłożyć, tylko właśnie sobie puszczałem w tle właśnie jakiś tam beat. No i legendarne plakaty na ścianie. V-Champs. To niesamowite właśnie wydarzenie, mistrzostwa, na których grał m.in. Kid Koala i DJ Qbert. Mega, mega fajne koncerty. Szczególnie Kid Koali mnie bardzo zaskoczył, bardzo pozytywny DJ. Niesamowita impreza. Yo. Było mega fajnie. No i oczywiście dwa plakaty z Break Session, czyli no, myślę jednej z najlepszych imprez hip-hopowych wszechczasów w Polsce. Bardzo fajnie, fajne wspomnienia, szkoda, że niestety się to skończyło, no ale czas biegnie dalej. Będzie odgrany tylko bas przy użyciu instrumentu OST, więc to tyle. Piękny i młody. Na początek wyciąłem breaka i pociąłem go na swój sposób, po to, aby wstawić go pod właściwą perkusję, aby nadać jej bardziej pełnego brzmienia. I brzmi on w ten sposób. Zwróćcie uwagę w ogóle właśnie na sam dźwięk, jaki jest zrobiony. No oczywiście nie miałem mikrofonu i dźwięk był po prostu nagrywany prosto z kamery. No i tak samo właśnie dźwięki z komputera, czyli właśnie dźwięki bitów, również były nagrywane, po prostu puszczone z głośników i nagrywane prosto do kamery. No i ciekawostka, tutaj w ogóle jak stoi kamera w tym miejscu, stał taki niski stół i na nim postawiłem taką pufę i chyba może coś jeszcze i na tym dopiero kamerę. Więc tak wyglądał właśnie mój statyw. Więc teraz nagramy całą perkusję właściwą. Na początek hi-hat. Składa się on z... No i nieśmiertelny nanopad. Tyle lat mi służył. Dwóch składowych. A ten monitor do dziś mi służy. Po to, że gdy wchodzi drugi, aby leciutko rozbujał nam całą perkusję. No to ja ją rozbujałem. Okej. Szybka kwantyzacja i do przodu. Czas na stopę. Okej. I czas na werbal. Zestresowany.
żeby był trochę pełniejszy. Teraz dogram bas. Jest on prosty, ale właśnie o to chodziło w tym bicie. Spójrzcie, na czym gram. Oczywiście nie miałem wtedy jeszcze klawiatury MIDI. No i jak można zobaczyć, właśnie radziłem sobie grając po prostu na zwykłej klawiaturze. Więc można, można. I w ogóle w ten sam sposób nawet grałem sobie sample, że po prostu pod każdym jakby klawiszem na klawiaturze sobie ustawiam tak, żeby odtwarzał mi inny sample grany. Więc zanim miałem nanopada, to w ogóle właśnie w ten sposób również robiłem. Kopiuję jego melodię na ścieżkę z basem. Te głośniki w ogóle, to wygląda jakby ich podmuch po prostu miał mnie tutaj zmieść z powierzchni ziemi. I po prostu przed swoją twarzą je mam. No, odwaga była. Bardziej syntetycznym, który brzmi w ten sposób. Po to, aby był on bardziej pełniejszy. Bardziej pełniejszy. Nie cały bit. Nie tylko pełny bardziej. Tylko pełniejszy i bardziej pełniejszy. I brzmi to w ten sposób. Teraz czas na sample i kawałek, z którego ciąłem, brzmi tak. No jak był świetny, tak dojrzał jak wino. Oh man. Skrzypca. Oj, powinieneś te basy wziąć, człowieku. Z tej części. Dlaczego ty tych trąb nie wziąłeś? Przy wszystkich stronach, time scratcha, podwyższając ich tonację w górę. I brzmią one tak. Podwyższając ich tonację w górę. W ogóle dużo błędów językowych robiłem. Ale człowiek był zestresowany przed kamerą. A w ogóle to było właśnie takie pewne wyzwanie swojego rodzaju, że jak na przykład właśnie tutaj możecie zobaczyć, jak puszczałem sobie sample, to tak nie wiedziałem, jak się zachować. To myślę, że była taka właśnie trudna bariera na początku do przeskoczenia, że no, normalnie jak słucham muzyki, to jest, słucham i po prostu i płynę z nią, że wsiadam po prostu w ten okręt i po falach muzyki sobie tam wiosłuję, czy żegluję, nie wiem, cokolwiek. Ale w tamtym czasie byłem nieco bardziej streamowany przed kamerą, no i tak tutaj człowiek chciałby się tam pobujać, ale z drugiej strony jest kamera, nie wiadomo co tam zrobić, niby coś tam, no i tak o. Okej, więc nagrywamy. No dawaj. Nie to. Teraz zastanawiam się, gdzie tam upchać jeszcze rapowy wokal? Tam jest tak dużo w tym bicie już. Zupełnie właśnie, człowiek zupełnie inaczej patrzy na to wszystko wraz z doświadczeniem.
Grajmy to. Ale długo ten metro doleci. Więc teraz czas na drugą część. To ja to dwa razy grałem, że nie nagrane jeszcze, co nie wiem. Więc wszystko było legit. Nie nagrane to nie nagrane, trzeba nagrać jeszcze raz. I dodam tego sampla na początek taktu i przed werblem, żeby fajnie podbijać. Ale spięty ziomek. No i co? Było, minęło. Powiem wam, że ogólnie właśnie bardzo fajnie się ogląda takie jakieś swoje stare rzeczy, bo no, ogólnie w życiu nie wszystko idzie tak, jakby się chciało. Jak pewnie wielu z was się domyśla, wiele właśnie z moich planów no, idzie dużo wolniej niż bym chciał, niż zakładałem i tak dalej. No i często takie, rodzi się takie wrażenie, że właśnie człowiek ciągle stoi w miejscu, że wszystko nie idzie tak, jakby się chciało, że to w ogóle tak, to w ogóle nie ma sensu i tak dalej, że w ogóle coś tam się niby robi, ale w sumie nie robi się tak, jakby się chciało i tak dalej, no a później właśnie, gdy się obejrzy jakieś takie swoje miejsce z przeszłości, gdzie to właśnie człowiek był, to wtedy tak można sobie uświadomić, jaką właśnie drogę się już przeszło i co się tak naprawdę zrobiło. I to naprawdę myślę, że jest nam wszystkim bardzo potrzebne często. Bo to, co zazwyczaj robimy, to myślę, że mamy jakiś taki swój plan, jakiś swój cel i zazwyczaj porównujemy, gdzie my jesteśmy teraz w stosunku do naszego celu w przyszłości gdzieś tam. No i często mniej lub bardziej może nas to albo zmotywować, albo właśnie może nas czasami wręcz na odwrót przytłoczyć, w pewien sposób sfrustrować, zasmucić i tak dalej. No bo czasami możemy sobie po prostu tak pomyśleć, że no, robimy sobie różne rzeczy, i nie idzie to, jakbyśmy chcieli, a jednak no, chciałoby się jakoś to tak inaczej ogarnąć. Dlatego warto czasami spojrzeć w przeszłość i zobaczyć, gdzie się było i co się już przez ten czas zrobiło. Bo tak naprawdę właśnie no, ten film jest pewnym jakimś takim symbolem i tak naprawdę właśnie wszystkiego tutaj w nim nie widać, ale jak sobie myślę, jak to wyglądało ogólnie wtedy, w jaki sposób robiłem bity, ogólnie w jaki sposób właśnie wyglądało to wszystko związane tak właśnie z pracą w muzyce i tak dalej, to dopiero wtedy właśnie tak można docenić, jaką drogę już się pokonało. No i jednak właśnie no dużo rzeczy jednak już się ogarnęło, no i jednak wiele takich kamieni milowych już za nami. I to jest taka właśnie, myślę, że często nasza wada, że właśnie nie doceniamy. Nie doceniamy tego właśnie, co już zrobiliśmy, co dokonaliśmy, nie doceniamy tego właśnie, co mamy, tylko ciągle patrzymy na te braki. Polecam, spędź dzisiaj chwilę i pomyśl, za co jesteś wdzięczny. Co właśnie
fajnie już dokonałeś, co się udało osiągnąć, co masz. Na pewno w twoim życiu jest wiele rzeczy, za które powinieneś być wdzięczny. Nie chodzi tutaj oczywiście tylko o takie sprawy związane z jakąś karierą, pracą i tak dalej, ale takie normalne ludzkie rzeczy. Właśnie, że no, możemy na przykład oddychać, możemy poczuć zapach świeżego powietrza, no to jest wspaniała rzecz, możemy na przykład poczuć słońce na swojej skórze. Wszystkie te takie proste rzeczy, które wydają się niby oczywiste, a jednak nie są. No, niektórzy niestety właśnie ich nie mają. I myślę, że naprawdę powinniśmy właśnie to wszystko doceniać. A przede wszystkim właśnie kontakty z różnymi ludźmi i to, że ich na przykład spotkaliśmy. Myślę, że to jest naprawdę taki dar, za który chyba najrzadziej jesteśmy wdzięczni, że właśnie jak się z kimś widzimy, to tak po prostu traktujemy to jako taką oczywistość, a nie traktujemy tego właśnie jako taki wspaniały dar, że naprawdę no jest czymś niesamowitym przeżyć z kimś jakiś czas, tę chwilę. I myślę, że to jest właśnie rzecz, za którą przede wszystkim powinniśmy być wdzięczni za każdym razem, kiedy tylko jest taka okazja. Ale nostalgicznie i tak w tym odcinku. Ale no cóż, taki rocznik trzeciej urodziny to niestety już nie tam siebie. Starość, nie radość. No więc to tyle. I co, pewna refleksja na te 3 lata. Więc taki sukces, który udało mi się osiągnąć, to na pewno to, że film zawsze się pojawił. Czasami z jakimś oczywiście opóźnieniem kilkugodzinnym, ale jednak w ten dzień, w który miał być film, zawsze się pojawiał, więc myślę, że to jest no, dość spore osiągnięcie, no bo jednak przez 3 lata udało się tę dyscyplinę zachować. A największa porażka. Myślę, że przede wszystkim wymknęła mi się trochę spod kontroli organizacja różnych rzeczy. No i przez to właśnie różne projekty idą różnym tempem, często właśnie bardzo mozolnym, jak na przykład kurs miksu wokalu, który jest już w sumie nagrany od praktycznie roku chyba, więc czeka tylko właśnie na zmontowanie i pewnie będę musiał jakieś poprawki w nim wprowadzać. Tak więc no, widzicie, że te projekty trochę zaczęły mi się niestety wlec. Ale ostatnio zacząłem już wprowadzać pewne zmiany organizacyjne, więc myślę, że powinno się jakoś zacząć to kleić. No i przede wszystkim dzięki wam za to, że jesteście ze mną, za to, że oglądacie moje filmy i od czasu do czasu napiszecie mi jakieś miłe, ciepłe słowa, które często dodają mi mocy, aby iść dalej i właśnie sięgnąć po to, co zamierzam, a plany są duże. Ale to powolutku. No i dziękuję oczywiście tak samo za od czasu do czasu słowa konstruktywnej krytyki, ponieważ właśnie odpowiednia krytyka potrafi również dobrze ukierunkować mnie, no i motywować dalej właśnie do rozwoju i do naprawiania różnych rzeczy, które no w jakiś sposób można jeszcze tam polepszać. Tak więc bardzo wam dziękuję, no i kolejny, mam nadzieję, wspaniały rok przed nami. Yo! Bigot!